Po raz 17 główną arterią miasta przeszedł Marsz Nadziei. Od początku jego organizatorem jest Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej. Młodzież dzięki temu i dzieci poprawiają swoją świadomość dotyczącą tego, że w społeczeństwie mogą znaleźć się ludzie chorzy, dzieci chore, którym należy pomagać, którymi należy się zajmować, że są takie instytucje jak hospicjum, które się otwiera właśnie na takie potrzeby, że można zostać wolontariuszem w hospicjum, to na pewno ma takie społeczne przełożenie później na jakby dalszą naszą lepszą działalność w stowarzyszeniu. Tradycyjnie w Żółtej Paradzie wzięli udział uczniowie i przedszkolaki z częstochowskich placówek oświatowych, m.in. z Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych przy ulicy Kubiny oraz ze Szkoły Podstawowej nr 15. Jak zawsze pomagamy, wspieramy i dajemy nadzieję, mówili nam uczestnicy marszu. Bierzemy udział w tej pięknej, szlachetnej akcji wspierania częstochowskiego hospicjum. Jesteśmy z nimi całym sercem, młodzież, dzieci. No i właśnie w tym pięknym dniu chcieliśmy być szczególnie z nimi. Biorę udział w tym marszu, dlatego że lubię pomagać dzieciom i ogólnie ludziom. Trzeba wspierać ludzi chorych. Chcemy uczyć dzieci, aby pomagać innym, żeby były wrażliwe, żeby chciały pomóc, żeby też wiedziały, że nie wszyscy mają takie szczęście, że są zdrowi, szczęśliwi. Mieliśmy akcję, sprzedawaliśmy przypinki, ołóweczki, też dzieci brały udział bardzo chętnie. To jest nasz pierwszy marsz, to są dzieci z pierwszej klasy, dlatego mam nadzieję, że w przyszłym roku też wyruszymy i dzieci będą miały większą wiedzę i będą jeszcze bardziej wrażliwe. Chociaż mają dobre serduszka, rozmawiamy na ten temat, wiedzą dlaczego tutaj są i mam nadzieję, że w przyszłym roku również weźmiemy udział w akcji. Ja mam... Nie, już w zasadzie już by było.